Dzień dobry, witam Państwa. Radosław Nosal, zapraszam na wiadomości sportowe. Błażej Korczyński wraca do Gliwic. Były znakomity piłkarz holowy, podpora m.in. mistrzowskich składów Panowej Gliwice, a obecnie asystent selekcjonera reprezentacji Polski w futsalu, został nowym trenerem drużyny GAF Omega Gliwice. Po nie do końca udanym sezonie, zakończonym dopiero 9. miejscem w ligowej tabeli, z zespołem pożegnał się dotychczasowy szkoleniowiec Marcin Faniczek. Korczyński w poprzednim sezonie prowadził drużynę akademików z Katowic, której jednak nie udało się utrzymać w gronie najlepszych zespołów w Polsce. Liga Okręgowa nie zwalnia tempa. Po sobotnim zwycięstwie nad Czarnymi Pyskowice zawodników ŁTS-u już w najbliższą środę czeka pojedynek z przedostatnią drużyną w ligowej tabeli z Rywem Radonia. Podopieczni Tomasza Owczarka, żeby wciąż liczyć się w walce o awans do czwartej ligi, muszą oczywiście to spotkanie wygrać. Początek meczu przy ulicy Fiałkowej o 18:00. No tak, no teraz jest terminarz napięty, gramy co 3 dni, więc tu trzeba maksymalnie się zregenerować, bo pogoda teraz ma być, więc na tym się skupimy. No gramy u siebie i to my musimy narzucić swoje warunki i no musimy dążyć do celu i dążyć do tego, żeby nie stracić żadnych punktów, zwłaszcza grając u siebie. Tylko zwycięstwo się liczy. Tylko mnie to interesuje. Relacja z sobotniego starcia biało-niebieskich z Czarnymi Pyskowice oraz pozostałe sportowe informacje w gliwickim przeglądzie sportowym, na który serdecznie zapraszam.